Witam Państwa po przerwie, która rozpocznie drugą połowę. Dwie ostatnie kwarty, trzecia i czwarta. Zazwyczaj w przerwie oba sztaby trenerskie dokonują wszelkich poprawek w grze obu drużyn. Zazwyczaj na tą drugą połowę drużyny wchodzą w zupełnie odmienionym obliczu. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Na razie po pierwszej połowie Seahawks Gdynia prowadzą z Zagłębiem Steelers 48-21. 27-punktowa przewaga. Gwizdek sędziego już zasygnalizował, że rozpoczynamy trzecią kwartę. Piłka w górze. Długi, daleki wykop. Z piłką już wraca Patryk Kordyś. Mocno zatrzymany przez Arkadiusza Cieśloka. Co do komentarza do pierwszej połowy, na razie byliśmy świadkami głównie akcji biegowych, które przynosiły najwięcej punktów. Już mieszać akcje biegowe z akcjami podaniowymi, to ta sztuka lepiej wychodziła z Seahawks Gdynia, którzy potrafili nawet po akcjach podaniowych zapunktować. Natomiast ze strony Steelers ta gra podaniowa wymaga poprawy. Tutaj podania Michała Kołka często nie dochodziły lub przylatywały nad głowami wide receiverów. Ale zobaczymy, jak to wszystko rozwiąże się teraz w drugiej połowie. Tymczasem od pierwszej próby rozpoczyna ofensywa Seahawks Gdynia. I Krisem przy piłce. Oddanie do Oguna, akcja biegowa. Ogun środkiem. Zatrzymany przez trzech zawodników. Drużyny gości. To prowadzi nas do drugiej próby. Tym razem już do przejścia 5 yardów, by znów rozpocząć od pierwszej próby. I Krisem przy piłce. Podanie na lewą stronę. Niezłapane. Piłka odbiła się od nóg odbierającego Kamila Lidki. Także trzecia próba, dalej 5 yardów do przejścia przez zawodników Seahawks. Zatrzymany przez Zagłębie Steelers. Tutaj zawodnicy nawet udało im się wyrwać piłkę Ogunowi. Chcieli już nią wracać, jednak akcja zatrzymana w zarodku przez gwizdki sędziowskie. Że to oznacza, że Ogun wcześniej dotknął kolanami ziemi i zatrzymał akcję ofensywną, więc odebranie mu piłki jest już unieważnione. Zawodnik Seahawks kolanem był na ziemi. Czwarta próba. Tak jak Państwo słyszeli, to przeprowadzi nas do czwartej próby. Do przejścia około 3-4 yardów w tej czwartej próbie. Zobaczymy, na co zdecydują się Seahawks Gdynia. Widzimy, nie było rotacji w składzie. Dalej niezmienna 11 zawodników pozostaje na boisku, co sygnalizuje, że raczej wykopnięcia piłki nie będzie. I flagi na boisku. Zaraz po tym, jak Lance Gleason otrzymuje piłkę od centra. Wydaje mi się, że to nastąpi tutaj. Przed akcją. Offside, numer 51. Seahawks. 5 yardów kary. Czwarta próba. Tak jest. Korekta. W rezultacie kary jest pierwsza próba. Państwo słyszeli to przewinienie. Prowadzi do tego, że mamy pierwszą próbę dla Seahawks Gdynia, którzy znów mają swobodę 4 prób do zdobycia kolejnych 10 yardów do przejścia znaczników. Let's go!
lider przyjmujący. Rozgląda się za podanie. Decyduje się jednak. A, jeszcze na podanie. I zostaje ono złapane. Marcin Bruma ładnie złapał to podanie. I zdobył kolejną pierwszą próbę dla Sikorów z Gdynia. Krizem przy kimce. Rozgląda się z podaniem na prawą stronę. Ładnie jest złapane do podania. Pierwsza próba zdobyta po tym podaniu. Odbierał piłkę Dawid Kryszyłowicz. I widzimy, że to podanie tak blisko zbliżyło Seahawks Gdynia do pola punktowego, że niepotrzebne są już znaczniki wyznaczające 10 yardów. Seahawks znajdują się na około 6 yardzie, przepraszam, 12 yardzie, nie, 10 yard połowy przeciwnika. Także dlatego znaczniki nie są już potrzebne. Pierwsza próba, oddanie do trudy ogólna, ten lewą stroną biegnie. Przedziela się przez dwóch defensorów, jeszcze zatrzymane, pole punktowe. I mamy touchdown! 54-21 dla Seahawks Gdynia po tym przyłożeniu tu do ogóna. Szybko w trzeciej kwarcie zdobywają Seahawks Gdynia przyłożenie. To prowadzi nas do podwyższenia, które będzie wykonywał Jan Fabich. Kopnięcie za jeden punkt. Piłka przechodzi przez obawę. Słupki, więc mamy 55-21. Świetnie rozpoczynają trzecią kwartę Seahawks z Gdynia. Na boisku słów pojawią się formacje specjalne. I piłkę odkopywał będzie Maciej Siemaszko. Niedozwolony blok w plecy. Steelers numer 69. 10 jardów kary z miejsca falu. Powtórzenie pierwszej próby. Wydawałoby się, że skuteczna akcja Steelers przywraca nadzieję na zmniejszenie deficytu punktowego, jaki różni obie drużyny.
Jednak werdykt sędziowski prowadzi do tego, że dalej mamy pierwszą próbę, a zawodnicy Steelers zostają cofnięci. No dobra, no nic nie stało. I jeszcze raz akcja biegowa Steelers, lewą stroną znów piwowar. Ucieka na linię autową. Udało mu się zdobyć około 5 yardów. Przerwa na żądanie. Seahawks. Pierwsza przerwa w tej połowie. I słyszymy się po krótkiej przerwie. Drużyna Gwiezdnych Jastrzębi grała na Narodowym Stadionie Rugby dzięki uprzejmości prezydenta miasta Gdyni pana Wojciecha Szczurka oraz Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Sponsorem tytularnym drużyny Mistrza Polski Seahawks Gdynia jest miasto Gdyni. Wspierają nas także firmy Abacus, ADC Cargo, ACC Event, przedsiębiorstwo produkcyjne konsultingowe ADO, Burger Polak, PCT, Bałtycki Terminal Kontenerowy, Aerotrans, EKP, Container Logistik Polska, Eagle Trans, Grupa Inwestycyjna Hans, GTS Logistics, IT Logistics, Lattice Logistics, Loconi Intermoda, MSC Poland, Ostwest, Omega Pilsner International Transport and Expedition Gdański and Gdański, Polak, Dreamer Selekcja Międzynarodowa, Repcon Service, Sabino Derbene Poland, TS Transpet, VGL Group, Mini Logistics, Zarząd Polskiego Fortuny. Za wsparcie wszystkim serdecznie dziękujemy. I po tej krótkiej przerwie wracamy do trzeciej kwarty. Druga próba. Steelers do przejścia mają około 8 yardów. Podanie Michała Kołka po raz kolejny to podanie nie dociera do adresata. Marek Biała z bulletin, do którego było posłane podanie przez Michała Kołka. Trzecia próba dalej. 8-7 yardów do przejścia, by znów rozpocząć od pierwszej próby. Steelers był wypchnięty poza boisko, nie ma flagi za nielegalne dotknięcie. Moje serce się cieszy. A od pierwszej próby rozpoczną zawodnicy Steelers po tym ładnym podaniu Michała Kołka. Wreszcie przebił się przez tą serię swoich, można powiedzieć, niecennych podań do wide receiverów. Wreszcie to zaskutkowało, wreszcie te akcje podaniowe zaskutkowały pierwszą próbą na korzyść Steelers. Pierwsza próba, 10 yardów do przejścia i znajdujemy się już na połowie przeciwnika. Zawodnicy z Będzina. Michał Kołek. Akcja biegowa, piwowar. Zatrzymany, jeszcze zanim zdążył się dobrze rozpędzić. Zdobyczy yardowych graczy tutaj nie zobaczymy, a widzimy, że jeden z zawodników Seahawks leży na boisku. Miejmy nadzieję, że to nie będzie zbyt... Nie będzie to jakaś poważna kontuzja, jednak dalej się nie podnosi z ziemi, a jednak już z pomocą kolegów staje na nogi. Dochodzi jeszcze kwestia, czy będzie potrzebował zmiany, czy będzie dalej w stanie grać. Chodzi z boiska Piotr Nawrot. Także zmiana w defensywie w Seahawks. A my powracamy, druga próba. Steelers dalej do zdobycia 10 yardów, by znów rozpocząć od pierwszej próby. I Michał Kołek przy piłce. Podanie na prawą stronę do Zbigniewa Schreibera.
jeszcze powalony przez pola Wrighta. Tutaj sędziowie sygnalizują, że była to niepotrzebna agresja z jego strony w kierunku wide receivera Steelers. A my mamy trzecią próbę, dalej 10 yardów do przejścia przez Steelers. Trzecia próba dopiero nie ustaje dla Seahawks. Długo rozpoczynają Steelers, kołem przy piłce. Szuka podania, ale bardzo ładny sak teraz w wykonaniu zawodników Seahawks. Marcin Kubicki na pewno był jednym z tych, który wskoczył na Michała Połka. Więcej w ferworze walki nie udało mi się zauważyć. Ale bardzo ładnie teraz zafunkcjonowała defensywa Seahawks, co prowadzi do czwartej próby. Ponad 15 yardów do zdobycia dla Steelers, by znów rozpocząć od pierwszej próby. No i widzimy, że Steelers prawdopodobnie spróbują w tej czwartej próbie zdobyć te 15 yardów. Można powiedzieć, że nie mają już nic do stracenia zawodnicy Steelers. Jak wiemy, wchodzimy w ostatnie fazy tego meczu. Sprawa to dalej, trzecia kwarta. I Michał Kołek przy piłce. Pozwala się za podaniem. Piłka wypada z jego rąk. Pytanie teraz, która ze stron odzyskała tę piłkę? I zawodnicy Seahawks. Defensywa Seahawks odzyskuje na ofensywy w czwartej próbie tę piłkę. Oba ssaki ze strony Marcina Dubickiego. Świetnie teraz pokazuje się zawodnik, ten zawodnik na boisku. A my mamy teraz pierwszą próbę z Seahawks Gdynia. Arkadiusz Cieślok, już nie pierwszy raz to nazwisko z moich ust pada w tym meczu. Że brak zdobyczy jardowych w pierwszej próbie, więc mamy dalej 10 yardów do przejścia w drugiej próbie. Krizem przy piłce. Oddanie do Pilachowskiego. Próba zatrzymania defensora, który na niego pędził, jednak ta sztuka się nie udała. Pilachowski zatrzymany. I mamy trzecią próbę. Widzimy, że zawodnicy ofensywy zostali cofnięci przez obrońców. Zobaczymy, jak z tym problemem uda się ofensywa z Gdynia. Krizem przy piłce. Od razu decyduje się na akcję biegową. Pomaga tym tunelom dla wszystkich zawodników. Krizem pomaga jeszcze jednego z defensorów, ale zostaje od razu otoczony
przez kolejnych defensorów zostaje w konsekwencji zatrzymany, ale duża zdobycz yardowa przez Lensa Krizena w tej próbie trzeciej. Nie udało mu się zdobyć pierwszej próby, także mamy próbę czwartą. Około 3 yardów do przejścia, by znów rozpoczął się od pierwszej próby. I widzimy, że ofensywa gdyńskich Jastrzębi decyduje się na to, by przejść ten dystans w czwartej próbie. Oni także niczym nie ryzykują. Duża przewaga punktowa. Seahawks pozwala na swobodne podejmowanie ryzyka. Taktyka akcja, czwarta próba. Podanie do Krzysztofka. Skuteczne i to wystarczyło, by zdobyć pierwszą próbę. Pierwszą próbę, 10 yardów do przejścia. Widzę, oczekiwali na piłkę, ale już w rękach oddają od razu Kwiatkowskiego. Bardzo szybko przedziera się środkiem. Bardzo ładny bieg prawa Kwiatkowskiego. Choć nie udało mu się zdobyć od razu pierwszej próby, to na pewno zaskoczył tym szybkim biegiem defensorów Zagłębia. Druga próba już tylko niewiele, a około trzech jadów, a nawet mniej do zdobycia, by znów rozpocząć od pierwszej próby. Seahawks przez cały czas w natarciu. Nie zdejmują nogi z gazu, Krizen przy piłce. Drugie podanie. Ciągły atak Seahawks Gdynia skutkuje kolejnym przyłożeniem w trzeciej kwarcie. A tymczasem podwyższenie Jakub Fabich. I piłka przechodzi przez oba słupki, także 62-21. Specjalne. Mają dzisiaj dużo okazji do wykazania się swoimi umiejętnościami w wykopywaniu, w przeprowadzaniu piłki, jak najdalej też w odbieraniu oczywiście tej piłki przeciwnikowi. Maciej Siemaszko szykuje się do wykopu. I długi wykop na lewą stronę. Będzie próba powrotu z piłką Steelers. Ładnie lewą stroną. Rozpoczął bieg Zbigniew Schreiber. W dogodnym dla siebie momencie uciekł na aut. Także Steelers rozpoczynają z 22, 21 yardu własnej połowy swoją ofensywę i zobaczymy, czy będą w stanie zmienić teraz wynik na swoją korzyść. Od pierwszej próby Zagłębie Steelers. Lego, 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 L
wsparcie drużyny, a tymczasem flagi na boisku. Zbyt wczesny start jednego z zawodników ofensywy. Przed akcją, fall start. Steelers, 5 yardów kary, pierwsza próba. Także niekorzystnie rozpoczyna się ta ofensywa dla Steelers. Ale dalej mają pierwszą próbę, dalej mogą zmienić to wszystko. Zawodnicy z Będzina. A oczywiście defensywa nie będzie przestawała nękać rywala. Jeszcze przed rozpoczęciem akcji parę na boisku. Przed akcją, fall start, 78, Steelers. 5 jardów kary, wciąż pierwsza próba. Jak widzimy, akcja nawet się nie rozpoczęła, a już kara ze strony arbitrów. No na pewno nie o taką pierwszą próbę prosi się tutaj Steelers. Przez kary cofnięci prawie pod własne pole punktowe. 20 jardów do przejścia, by rozpocząć od pierwszej próby. Nie lada wyzwanie dla atakujących. A tymczasem akcja biegowa. Tam i Piwowar szybko zatrzymany. Jeszcze flaga na boisku. Zawodnik obrony w strefie neutralnej, 70. Seahawks, 5 jardów kary, pierwsza próba. Tym razem kara z niekorzyścią dla defensywy. A o 5 jardów przesuwają się do przodu zawodnicy Steelers. I mamy zakończenie trzeciej kwarty. Do przerwy Seahawks prowadzą 62 do 21. Kapitanie dzisiaj spisuje się ofensywa Seahawks.